na festiwal, na początek festiwalu Singera dla dzieci, proszę Państwa. Super są to sprawy, bańki mydlane, dzieci się bawią na coś niesamowitego. No, także bardzo dużo mamy tutaj, wiecie Państwo, w Warszawie żebraków. Bardzo dużo i oni są tacy niecierpliwi i nawet słyszałam, że święty Janny to na Wrocław jeździ z tacą. Nowa lewa, nowa prawa, to samo to, że nowa lewa, no to musi się przemieszczać do nawy prawej, prawda? Tramwaj chodzi, Państwo widzą tam w dole, trasa WZ i tramwaj chodzi. Zawsze w Warszawie jest papież, zawsze w Warszawie jest tramwaj i witamy wielką naszą panią, która będzie rządziła tu w Warszawie, bo Warszawa jest, proszę Państwa, nie kopnął jeszcze nikt z tej Warszawy, po co ty Warszawo tak żebrzesz? Także taka wielka, wspaniała jest nam potrzebna, proszę Państwa, żeby kopła jakaś wielka kobieta, żeby kopła tę Warszawę, halo, halo, locha, żeby locha oprzytomniała, żeby tyle nie żebrała. Także kupa wariatów, proszę Państwa, jest w Warszawie. No a ten Murzyn jak wrzeszczy, Państwo zobaczą. Ja myślałam, że ten Murzyn, on już przestał, a ten Murzyn wcale nie przestał, Państwo zobaczą. Uwaga, uwaga. A nie wiem, kto słyszał o festiwalu życia, ale chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić. Będzie to festiwal, który będzie w Katowicach 6 września w sobotę. Zbieramy zapisy na darmowy autokar. Na festiwalu będzie wszystko atrakcji, będą koncerty. Będzie to w Parku Śląskim w Katowicach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to konkursy ruchu i artystów. Będzie to dla dzieci. Będzie bardzo fajnie. Wspaniała nasza rządząca. Witamy panią rządzącą w Warszawie, katolickiej Polsce na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Witamy Państwa do festiwalu. Radio Tok FM Euro Conchita Extra, proszę Państwa. Także proszę Państwa, witamy serdecznie. Witamy chociaż raz. Witamy Jezusa, no bo raczej wiecie Państwo, tego Jezusa to mało kto wierzy, no. Czekali, 4000 lat, wiecie. Wielka bajka. Czekali, no i go zabili. Alleluja, Gospodzie pomiłuj. Także pozdrawiamy. Także proszę Państwa, bardzo miło, że Murzyni też mogą w Jezusa uwierzyć. To jest coś miłego. Proszę Państwa.
Także coś temu Murzynowi Państwa zobaczą się chyba stało. Zapraszamy do reklamy. Maryjo! Witamy wierzących. Ta na rowerze zwariowała, bo nie wie o co chodzi. No nie mam tego głosu, ale coś tam jeszcze z siebie wykrzesie. Także proszę Państwa, festiwal żydowski Wieża Babel się zaczyna. Zapraszamy. I to tak, proszę Państwa, najlepiej tak spontanément, tak niechcący. Także proszę Państwa, po co na tym stadionie tam jakiś film oglądać, siedzieć i leżeć z wyznawcą papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej. Także proszę Państwa, my po prostu mamy sztukę wszędzie, sztuka wszędzie, po prostu mamy taką kamerę. Proszę Państwa, jest to kamera sztuka wszędzie. Witamy Państwa. Zresztą nawet żebraczka wlazła na murek, żeby nam Murzyna zasłonić. Państwo zobaczą, jak ciemnota u warszawiaków nie zna końca. I oni, o Jezu, to sekunda, o Boże, a gdzie jest jego imię? Czy wiesz, że to jest imię Jehowa, że to jest imię Jachwę? Witamy, żebraku, witam. Także proszę Państwa, kolumna Zygmunta. Ekspio! Moje! Ojciec Piotr, witamy. Witamy Państwa serdecznie. Witamy, cieszcie się, zbiegajcie. Kolumna Zygmunta. Zapraszamy. Jezus Chrystus wzywa wszystkich. Jezus Chrystus wzywa każdego człowieka, proszę Państwa, żeby głosić Jego imię, tylko żeby to było imię Boże Jahwe, Jehowa, żeby to było imię Stwórcy. Każdy człowiek nosi jakieś imię, przecież głupio, żeby też Jehowa nie miał, był bezimienny. Zapraszamy, proszę Państwa, bo oni mówili tutaj, że jakiś sekciarze do mikrofonu wrzeszczą, no to przyszedł Murzyn i chce przechytrzyć całą tę taką katolicką Polskę, a jak również tych sekciarzy wszelkich, bo to przecież raczej katoliczki albo Żydówki może tam narzekały i dzwoniły do Radia Tok FM i że tutaj, tu, o tu, gdzie kamera teraz pokazuje, sztuka wszędzie, że do mikrofonu wrzeszczą jacyś sekciarze strasznie, no to chciał przebić ten Murzyn, chciał przebić, ale on może się wykończyć niedługo, proszę Państwa, bo już, proszę Państwa, stoi pełno tych zebrał ze sobą, proszę Państwa, stokroć gorszych od samego szatana diabła. Także zapraszamy Państwa, no i że te buziaczki przesyłamy, a bańki mydlane lecą. Także żebracy nawet tak do góry się patrzą, bo a to bańkę mydlaną zobaczą, a to, że to może matka jakaś boska, no była tu boska, tam gdzie pokazuje kamera sztuka wszędzie, czyli Bożyszkowska, Sękowska, boska. No i powiedziała, że bardzo czeka na jakiś wernisaż, tylko że ona po prostu nic nie wie. Ja mówię, słuchaj, jesteś taka ciemnowata, Bożyszkowska, Sękowska, boska, pisarką jesteś, książki pisałaś i nie wiesz, gdzie jest wernisaż, no masz przecież też i komputer, ale że ona nie umie korzystać, no to
kupa śmiechu. Pokupowały niektóre, proszę Państwa, komputery i w domu siedzi, leży, nie używają. A tu w bibliotece na Świętojańskiej 5, tej naszej żebracznicy, przyszły aż dzisiaj, proszę Państwa, trzy dziadówki, które narobiły zamieszania troszeczkę tego Gosia. Gosia to nie jest ta, co w Anglo-Ameryce Białystok, bo tutaj nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Tu nie jest prawosławie, tu nie są święci. W dniach ostatnich nawet Świadków Jehowy nie ma. Proszę pod gitarę jechać tam. Także proszę Państwa, mówili, że tu śpiewa jakiś, że tu wrzeszczą jacyś. No tam. Także dzisiaj w tej Świętojańskiej 5, na Świętojańskiej 5 sporo dziadówek przyszło. Tak jak mówię, że ta obcięta na pazia już poleciała tam do szatni, do tej dziadówki, która szła tutaj z tą Agnieszką w struchszowej kurtce. Tutaj dziadóweczki kaszlą. One w ogóle pokasują, wiecie Państwo, z kościoła katolickiego. One strasznie kaszlą. No tutaj mamy, proszę Państwa, największą atrakcję. Także jeszcze. Proszę, proszę Państwa, wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobęckiej Częstochowskiej zgłupieli. Czepka mi sędzi, włóż mi kij. Także proszę Państwa, może będziemy przy agonii. Może trzeba będzie zabrać na pogotowie, może zadzwonić, może. Także proszę Państwa, tylko nie ma. Także proszę Państwa, wokół świętej Anny macie Państwo. Złego ducha macie Państwo, złe wibracje, jak Nirmala Devi leciała tu nad katolicką Polską, a ta mówiła, że są złe wibracje, że szatan diabeł, który jest Bogiem tego systemu rzeczy, że szatan diabeł, który jest Bogiem tego złego świata, ma swoich sług, którzy wrzeszczą, ci słudzy szatana wrzeszczą, kaszlą, chrumczą, breszczą, kopcą, palą różnego rodzaju papierosy, doprowadzając siebie do raka, potem wynalazki różne piją. Zapraszam. Tak, tak. Także proszę Państwa, system papieski będzie się nawracał na Żydów, proszę Państwa, i będzie czcił, no, Magomajewa. Zapraszamy serdecznie. Tutaj już rozkładają się, będą spać, proszę Państwa, w oczekiwaniu, no bo to wiecie Państwo, festiwal żydowski Singera, wioska żydowska. No, pod wioską też, jak i kiedyś Żydzi, święto namiotów mieli, po co i na co. No, Sukkot. Święto namiotów, to przecież proszę Państwa, trzeba było mieszkać w namiotach. Chciał, nie chciał, nawet specjalnie, nawet dla draki. Zapraszamy Państwa. Także. Także proszę Państwa, tego chłopaka naszego chcą, proszę Państwa, zakrzyczeć, zahukać, zapukać, no żeby po prostu odwrócić uwagę klientów, bo klienci Państwo zobaczą, zareagowali na wrzaski. Klienci. Tak, także proszę Państwa, a to może na Żydów się Polska nawróci, a to, że może na Murzynów. Tylko, że widzicie Państwo,
tu w Warszawie nikt no nie ma takiej siły przebicia, takiego głosu, proszę Państwa. I ten chłopaczek się zbiera, co tak ładnie buczał, proszę Państwa, się zbiera. Także proszę Państwa, tutaj też z obcego kraju dzikiego idą te grubaseczki nasze i też patrzą się do cholery, że one nic nie potrafią. No trzeba coś tu pokazać, no od czego są ci goście. Trzeba coś pokazać, proszę Państwa. Kuala Lumpur. Także proszę Państwa, nowość w Warszawie, Stadion Narodowy. Nowość w Warszawie, wszelkie występy, proszę Państwa. Czerwona Zośka tańczy w kościele świętej Anny z murzynami. Parę lat temu, proszę Państwa, przybyli murzyni i śpiewali, tańczyli. Mówili mi, że Czerwona Zośka wystąpiła przed ołtarzem i tak patrzyła się na nich, zaczęła się kiwać i zaczęła z tymi murzynami tańczyć. Oni czarni, kolorowi. No i ta Czerwona Zośka, policzki umalowane, bardzo czerwone, brokaty, no jak murzynka, uda umięśnione, taka nie za wysoka, maława, grubawa, Czerwona Zośka. A teraz ona jak jest na tych sterydach i chodzi pod jezuitami, no tam jak Państwo pójdą, tą świętojańską wejdą, to przecież tam dalej, za katedrą, tą czerwoną, Jana jest... Kościół jezuitów. I tam właśnie i pod tą katedrą Jana i pod kościołem jezuitów Zośka, proszę Państwa, Zośka, rzecze, ale mała, gruba i zgrubiała, niepodobna jest do siebie, czyli że ludzie jej w ogóle nie poznają, proszę Państwa. Czyli festiwal, proszę Państwa, Singera się zaczyna. Serdecznie Państwa zapraszam, no bo dzisiaj już jest 22, już jest 22, proszę Państwa. Witamy. No także wszyscy za nim, no bo proszę Państwa, z artystami trzeba iść. Coś wspaniałego. Proszę Państwa, festiwal Singera się zaczyna, także zapraszamy. Zapraszamy do reklamy, proszę Państwa. No bo widzicie Państwo, jak Warszawa tylko żebrze, to oni tak... w tych ławach u świętej Anny się wyjął. No wyjątkowo dzisiaj ten ksiądz, jak przechodziłam 2,5 godziny temu, wyjątkowo bardzo ładnie śpiewał, a pewnie tam wszyscy starali się za księdzem. Ale wiecie Państwo, skoro on do mikrofonu, a oni nie, to co ich tam było słychać. A tu murzyn klasę pokazał, proszę Państwa. Dopiero tę wielką klasę pokazał murzyn. Także proszę Państwa, trasa WZ. Witamy Państwa serdecznie. Stare dzieje. Polska jest bardzo stara. Ma Ameryka to 200 lat, 300 lat nie ma. A Polska jest bardzo stara. Także proszę Państwa, zapraszamy do reklamy. Witamy serdecznie. Także... Rysia, ty mnie tu nie rozśmieszaj, bo zaraz będziesz musiała tańczyć. Tylko będziesz podziwiała. No, także pozdrawiamy proszę Państwa tu. Trasa WZ. Musimy odwiedzić Tesco. Musimy odwiedzić Tesco, ale mamy trasę WZ, jak równo, Państwo zobaczą, która jest, no, przechodzi pod świętą Anną. Praktycznie rzecz biorąc, proszę Państwa, ja nie wiem, ten polski naród raczej jest niezadowolony, ale ilu słuchaczy było, prawda, nagrywających dźwięki. Proszę, tu jest trasa WZ, proszę Państwa, dnia 22 lipca 1948 roku, 5. rocznicę, proszę Państwa, wyzwolenia Polski. No to czyli, że jesteśmy w Polsce, a no i teraz, proszę Państwa, tak pójdziemy w kierunku Pragi Północ, to znaczy nie będziemy szli taki kawą, no ale postaramy się pojechać autobusem, tramwajem, zobaczymy, co tutaj ciekawego słychać. Tak, żeby wejść między wrony i żeby krakać tak jak i one, proszę Państwa. A tak mówią, oczywiście muszą być pewne granice, żebyśmy my nie dały się zezwierzęcić. Także musimy uważać, ale zapraszamy. Widzę, już dużo atrakcji będzie, proszę Państwa. Rzeczywiście dzisiaj się już to zaczęło. Festiwal Singera, proszę Państwa. Pałac pod Blachą, proszę Państwa. I Warszawa. I katolicka Polska Anna.
Witamy Państwa, serdecznie Państwa, zobaczcie, piękny jest ten zamek, taki murakowo-straczkowaty, a tam Murzyn poszedł, proszę Państwa. Może przyjmie chrzest poprzez pokropienie u świętej Anny, a może ten Murzyn jest już nawrócony, proszę Państwa, na miseczkę ryżu, tam u siebie w Afryce i tu przyjechał do katolickiej Polski, a na Mazowsze, żeby po prostu współuczestniczyć w festiwalu Singera w Warszawie, katolickiej Polsce. A Świadków Jehowy nie ma się, po prostu schowali, niech ta dzicz, jak tak zapanowała ta dzicz, no to Świadkowie Jehowy zniknęli na krótko. Także proszę Państwa, tak poza tymi występami to widać, że ten polski naród katolicki jest praktycznie niepocieszony. Te oczy takie baranie, proszę Państwa, beczące, ziewające systemy katolickiej Polski. A tutaj mamy, proszę Państwa, odwrotną trasę, jak trasa WZ-u jest jeszcze, trasa WZ-u jest jeszcze, ale z Bankowego, jakbyśmy jechały, nie prawda? Z Bankowego, mostem Śląsko-Dąbrowskim, na Pragę Północ, gdzie tam jeszcze gorzej jest. To znaczy nie, może chodzi o same Wrzaski, jest gorzej, no bo proszę uważać, chamstwo. No. Państwo, Brańsko i drobnomieszczańskie. No. No. Thank you.